Dolnośląski Sejmik przyjął uchwałę budżetową na rok 2022. Za jej przyjęciem w kształcie zaprezentowanym przez Zarząd Województwa zagłosowało 21 radnych, przeciw było 10, 5 wstrzymało się od głosu. Przyszłoroczny budżet Dolnego Śląska będzie rekordowy i sięga ponad 1 miliard 700 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy zarezerwowano na transport i ochronę zdrowia. W przyszłym roku województwo nie planuje brać kredytu. Na ochronę zdrowia Zarząd Województwa w przyszłym roku chce przeznaczyć niemal 278 milionów złotych. Wśród planowanych inwestycji wskazano m.in. budowę budynku nowych oddziałów pediatrycznych w Wałbrzyskim Szpitalu imienia Alfreda Sokołowskiego. Wczoraj Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę i przyjął budżet na rok 2022. W tym budżecie jest wiele ważnych inwestycji, jeśli chodzi o rozwój województwa, ale również niezwykle ważna i kluczowa inwestycja z punktu widzenia szpitala wałbrzyskiego i subregionu wałbrzyskiego, a mianowicie zostały zapisane środki na budowę pawilonu pediatrycznego w Wałbrzychu, czyli de facto kluczowa inwestycja z punktu widzenia pediatrii w wałbrzyskim szpitalu. Jej celem jest włączenie do głównego budynku pediatrii, która teraz jest osobno. Bardzo ważne zadanie, którego celem jest po prostu usprawnienie, poprawa opieki nad najmłodszymi mieszkańcami subregionu wałbrzyskiego.